A więc witam w kolejnym odcinku z gry Back for Blood. Jest to już chyba który? Piąty odcinek czy coś takiego. Następna misja. Jesteśmy już w następnym akcie. W sensie akt to jest chyba... Nawet nie wiem, gdzie to można sprawdzić, ale to już jest chyba... Przeszliśmy na następny poziom, że tak powiem, bo w końcu dotarliśmy tutaj do tego tutaj punktu, jak można zauważyć. I myślę, że możemy teraz szybko sobie przelecieć tą misję dalej. Zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. Ogólnie chodzi, że musimy uratować ocalałych z tego miasta tutaj, co można było widzieć na filmiku z ostatniej części, a trochę tutaj tych właśnie ocalałych jeszcze zostało, więc część siedzi właśnie tutaj w tym budynku, więc musimy ich uratować z tego tutaj budynku, co jest paradoksalnie śmieszne, tak jak musicie zobaczyć, to nie wiem czemu, ale tym wszystkim zombie, nie? No świecą się oczy. Co tu się dzieje? Co tutaj się wyprawia? My idziemy tutaj, wchodzimy do tego tutaj budynku. Tak, bo tu właśnie ich słyszę, oni są u góry, stoją na dachu. Co ty mi tym biegasz tak? Ale nie potrzebuje się chyba uleczyć. Tak. Jeszcze horda tu widzę idzie. Tak, horda tu sobie idzie właśnie, ale my mamy na nich dość dobry. Tam ich spalimy. Tak, jeszcze jest ten kto to jest? Ranger, tylko ten co tu skacze. Dobra, leży. Coś tu jest więcej? Nie słychać nic, żeby więcej się coś działo. Dobra, otwórz mi to auto tu. Zabieramy tu batony regeneracji energetyczne w sumie. Tak, tak, leży. Gdzieś coś tu się dzieje więcej? Nic się nie dzieje. Powiem wam takie na tym poziomie trudności, co się tu teraz dzieje. To w sumie nie są jacyś strasznie trudni. A tutaj? Jagger gdzieś jest. A nie, nie mogę tam w środku? No, coś tu bije stąd chyba, nie? Tak. No, jeszcze jest jakiś boss. Łomocz. Uciekajmy. Strzelajmy w serce. Dobra, serce zlikwidowane. Stamtąd też coś biegnie. Teraz trzeba mu strzelać. O, właśnie, tutaj w bark. Tutaj od razu w nogę. Jedną i drugą. No, no na pewno. Jednak serce. Dobra, zmień broń szybko na dwójkę. No to się szybko przeładowywuje w sumie. Leży. Zbierz drużynę tam. A tu? Co jest u was się tu dzieje? Wszystko jest ok? Aha, mieliśmy tylko uratować tych ocalałych, więc my ich uratujemy. Zbieramy sobie te tu bonusy. To też zbieramy. Granat też się przyda. Zobaczmy, co tutaj jest w tej skrzyni. Amunicja to idealnie, bo się akurat przyda. Dwójkę przeładujmy. To możemy też wziąć, to też możemy pozbierać. Szczerze powiedziawszy, nie było tego na pewno przed... Wow. Ale mnie to tutaj zaatakowało teraz. Zbieramy to, to też możemy wziąć. To bierzemy, albo nie, to jest lepsze. Dobra, zobaczmy, co tu mamy dalej. Tego mi nie potrzeba. Aż się przestraszyłem. To nikt go tutaj nie widział, nie zdjął go nikt. Aż dziwnie. Dobra, idziemy dalej. Coś tu jeszcze chodzi? Chodzi jeszcze ten duży. Już chodził, znaczy, bo już go nie ma. Bardzo dobra jest ta broń, powiem wam. Fajnie się nią gra. Trochę wpierdziela amunicji, tak samo jak ta druga. Jest w miarę szybko szczelna, ale dużo zadaje do się... Co ci tu przeszkadzało? Co tutaj jest? Nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. O, jeszcze coś mi się teraz odblokowało. Osiągnięcie zbalansowany posiłek. Coś mi się trochę coś zrobiło. Ze Steama. Oni tak gadają, że tu się ciężko jest skupić na tym, co oni gadają. Przynajmniej jak dla mnie. Strasznie jest ciężko skupić na tym, co oni mówią. Jest jakąś coś tam gadają między sobą i... Tak, i tu widzę, mamy następnego zombiaka, który siedzi sobie w ścianie. Nie drzyj mi się tu nad uchem. A tam u góry można wejść? Jak tam się wchodzi? Ty, tutaj drzwiami chociaż. Ej, no właśnie. Tutaj też się wchodzi, widzę. Ale tutaj nic nie ma, jako tak, to po co tu się wchodzi? Czy tu nic nie było? No to nie jest to miejsce, do którego ja chciałem wejść. Czy tu są drugie drzwi? Są, ale one do niczego nie prowadzą. O, tu jest następny gościu. Tak, i tyle, ale tam się gdzieś tu wchodzi, nie wiem. Dobra, możemy iść dalej. Tam strzelamy gościowi w łeb, szybko dostał.
Odpadł. Ci się tu respią. Właśnie, bo nasza postać, którą my sobie gramy, ma możliwość taka, że ona widzi przez ścianę na przykład to. I dlatego ja to widzę, a inni tego nie widzą. I ja mogę się bronić w miarę, powiedzmy w miarę przed tym. To nie jest jakieś nie wiadomo jak. Jak się na to nie spojrzysz, to po prostu tego nie ma, nie? Dobra, tamtego już załatwią. Idziemy dalej. Tu gościu leży. Załatwili go? Tak, tu jest następny. Tu nie wyjdziemy. Tu też nie wyjdziemy. Tak. Tutaj jest. Nie wiem, czy żyje. Tak, jeszcze żył. Tam też jest, ale ja go musiałem zdjąć. Tak, tu jest jeszcze jeden, widzę. A tutaj jest co? Aha, tutaj mamy... Musimy otworzyć wytrychem. Nie można zniszczyć, ani jest zamknięte po prostu. Okej. Okay. Zbieramy tu wszystko, co tutaj jest. Dobra, otwieram to. Nic tu więcej nie ma? Nie ma. Idziemy dalej. Nie, nie, nie. Ale szybko dostał strzelę, nie wiem z czego. Szkoda, że tutaj nie ma tych granatników, tak jak w tym. W... Czekajcie, jest ktoś, kto mi da tu? Dałby mi trochę amunicji, bo tej amunicji to mi zaraz tu będzie brakowało. No właśnie, to dałby mi to ammo. Masz jeszcze? No to biorę. Zabieramy to wszystko, co tutaj macie, a resztę powinni rozwalić. Otwórz rolowane drzwi. Bo co? Dobra, to idę je otworzyć, tak? Czy może jeszcze najpierw pozbieram to, co tutaj mają? I to wygląda, jakby miało być, coś się miało odbywać. Coś mi tutaj jest, coś niezbędne, wszystkie są zielone. Dobra, otwieraj. 0 na 4. Które drzwi się otwierają? Te się otworzą? Aha, czyli horda tu najpierw musi przyjść. Tak, idzie właśnie horda, ale nie jest jakaś super, widzę. Aha, tych trzeba tu pozdejmować, bo nie będą pluli. Tak, on coś się zbugował, następny. Dobra, dalej. Jest tu gdzieś jakiś ciężki gościu do ubicia? W sumie nie, ale dobrze, ja sobie mogę tu stać u góry, bo oni mnie tu akurat coverują ładnie. No, dałeś mi tę amunicję? To dobrze, bo ja zbieram amunicję. Możemy iść do środka. Nikogo już tu więcej nie ma. Tak, jedziemy dalej. Leż. Dobra, uratuję cię, jak oni mnie tu będą pilnować. Dobra. Nie, dawaj mi to. Żadnych tych nie potrzebuję. Dobra, nie żadny reload, tylko... A, tu nie idziemy? A nie, to już jest otwarte? Nie. Nie było otwarte. Gdzie jest ten survivor? Ten go tu widzę, cały czas próbuję zmęczyć. Gościu, jesteś z nami? Wychodź stąd, oni cię chcieli zjeść, najprawdopodobniej. Dobra, zbieramy to żarcie, co tutaj jest wszystko. Ono coś mi da, jakieś bonusy zapewne. Tu jest to. Tak, jestem tu, żeby cię uratować z tego wszystkiego. Z tego syfu. Dobra. Coś tu łazi dużego, najwidoczniej chyba, bo tak coś tu słychać. Dziwne, że ono się nie rusza, nie? Zielone bronie. A my mamy też zielonego akacza. Ale szczerze powiedziawszy... Nie, nie chcę, idziemy dalej. To ty tu się bijesz, Jim? Chyba nie. Tu jest następny, którego chcemy uratować i wychodzimy stąd. Czterech mamy akurat. Dobra, dostań się do schronu biblioteki. Dobra, gościu, tam jest. No właśnie, tak mi się kojarzyło, że to widziałem. No i ten też już leży. Dostań się do schronu. Dawaj, 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 dawaj. Ciekawe, czy nas będą gonić. To nie powinni nas gonić, teraz mi się wydaje. Tak, dostań się do schronu. Paradoksalnie możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Dziwnie to wygląda, nie? Jak takie kurcze kokon. Dobra, i myślę, że na tym się właśnie zakończy nasz odcinek. Ten krótki, bo krótki, pewnie z 10 minut, 15 maksymalnie. Dziękuję bardzo za oglądanie.
Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.